Czy on się odezwie? Takie pytanie dzisiaj zadam kartom, kochani. Mam dwie grupy, witam serdecznie. Dla wszystkich, którzy lubią karty cygańskie, to jest pierwsza grupa z serduszkiem czerwonym. I dla wszystkich, którzy lubią karty Lenormanda, mam taką talię i kamień z aniołkiem czerwonym. Także wybierzcie sobie talię, numer 1, 2 lub przedmiot, serduszko, aniołek. Kochani moi, witam Was najserdeczniej na moim kanale Tarot. Jak widzicie, jest to kanał wróżb dla Waszych spraw emocjonalnych, miłosnych, uczuciowych. Każdy ma takie dylematy z nas, dlatego powstał ten kanał. Cieszę się, że jesteście. Subskrybujcie, kochani, z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byście jako subskrybenci dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych wróżbach dla Was z kart rozmaitych. Kochani moi, dajcie mi łapkę w górę, czyli like. Napiszcie komentarz, bardzo to ważne dla mojego kanału, by się rozwijał, by przybywało subskrybentów. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dziękuję Wam serdecznie. Czytam codziennie Wasze komentarze. Cieszę się, że odwiedzacie mój kanał. Dziękuję serdecznie i proszę o więcej. Na wróżby indywidualne zapraszam Was oczywiście. Również robię rozmaite zestawy. Możecie sobie wybrać zestaw, który Wam się podoba, z kart Lenormanda lub Tarota, lub obu talii, które mieszam. Kochani, napiszcie mi e-maila, ja wyślę Wam różne opcje takich wróżb, terminy, ceny. Oczywiście wróżby indywidualne są o wiele głębsze i dokładniejsze, ponieważ wtedy wysyłacie mi Wasze zdjęcia i daty urodzenia oraz Wasze problemy, konkretne pytania do kart. Zapraszam serdecznie. Dobrze, mam nadzieję, że już zdecydowaliście się na grupę pierwszą lub drugą. Zaczynam od grupy pierwszej, czyli serduszka czerwonego i kart cygańskich. Czy Twoja osoba ukochana się odezwie? Mamy, kochani, prezent, odwiedziny, dom. Wow, może chce Was nawet odwiedzić, przyjechać. Napisze, czy zadzwoni, czy odezwie się, że chce Was odwiedzić, że chce się spotkać. I radość. Czyli chce Was ta osoba ukochana odwiedzić. Na pewno się odezwie, będzie chciała przyjechać, zobaczyć się, nawet będzie może chciała zrobić Wam jakąś niespodziankę, jakiś prezent. Chce Was odwiedzić w Waszym domu, chce przyjechać, tak? Lub się spotkać na pewno. Także tak, ta osoba się odezwie i tu ma jakieś marzenia czy plany związane z Wami. Piękne karty, bardzo, bardzo jednoznaczne. Tak, odezwie się, kochani. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Karty Lenormanda i aniołek. Myślcie o Waszej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana się odezwie? Czy osoba, o której myślicie, się odezwie? Czy osoba ukochana się odezwie?
Czy osoba ukochana się odezwie? Czy osoba ukochana się odezwie? Komplikacje jakieś ma ta osoba, czy komplikacje są być może u Was, w Waszej komunikacji, jakieś blokady, problemy, obciążenia, tak, tutaj blokują coś Wasz kontakt, czy jego kontakt, czy jej kontakt do Ciebie, ale będzie rozmowa, będzie, jest tutaj rozmowa, karta rozmowy, być może rozmowy nerwowe troszeczkę, ale chce ta osoba się odezwać i porozmawiać, pomimo tych blokad, chce też porozmawiać o problemach. I tutaj mamy kartę ogrodu, czyli spotkania w ogrodzie, czyli ta osoba chce się również spotkać, chce porozmawiać o spotkaniu Waszym, tak, byście się znów zobaczyli, pomimo tych problemów, blokad, obciążeń, balastów, jakiejś, nie wiem, ciężkiej tutaj problematyki, czy ciężkiego wyjaśnienia, które jest tutaj niezbędne, tak, ta osoba się odezwie. Nie tak szybko, ponieważ są te blokady, problemy, ale tak, ta osoba się odezwie. Mamy kartę rozmowy, komunikacji. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, by się Wasze osoby ukochane odezwały. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam na wróżby indywidualne, osobiste. Do usłyszenia już wkrótce.